Y en un mundo tan distinto como el de los no invidentes, no... Nie. Pues aprendes. Więc się nauczysz. A vivir en este. Tak jak przedtem. Por favor, przedtem niczego się nie uczyłem. Así nací. Bo urodziłem się niewidomy. Vamos a dejar las cosas como están y cada quien en su mundo. Zostawmy sprawy po staremu. Si hemos sido felices hasta jesteśmy ahora, szczęśliwi, więc po co to zmieniać? A lo mejor no być może wszystko okazałoby się inne niż sobie wyobraziłem. Jest coś, co na pewno cię nie rozczaruje. Co takiego, tato? Zdjęcie twojej mamy. Tak bardzo jesteś do niej podobny. Patrząc na ciebie, mam wrażenie, jakbym widział ją. Była wrażliwa i kochana, tak jak ty. Wiem. Myślę, że była jeszcze piękniejsza, niż to sobie wyobrażam. Tyle razy mi o niej opowiadałeś. Ale nie sposób ją z niczym i z nikim porównać. Ma w sobie coś z gwiazd, słonecznego ciepła, piany morskiej, śpiewu ptaków, woni kwiatów. Synku, uspokój się. Widzę wszystko, co powinienem. I mam ciebie. To mi wystarcza. A teraz wybacz. Idę do przyjaciółki, która mnie potrzebuje. Obiecaj przynajmniej, że porozmawiasz z tym lekarzem. Obiecuję, tato. Ale przekonam go, że nie chce operacji. Zgoda? Zapewne uważasz, że to on mnie przekona. Ale będzie na odwrót. Adiós, papá. Ten ból głowy doprowadzi mnie do szaleństwa. Powinniśmy wezwać lekarza. Jeszcze zdążymy. Cieszę się, że ojciec przyszedł. Była też u mnie Purita i pogadałyśmy sobie. Musimy porozmawiać o czymś ważnym. Coś się stało? Niech mnie ojciec nie straszy. Przyszedłem porozmawiać z tobą o kimś szczególnym. O Juanie Miguelu San Romanie. Teraz zbadam brzuch, a pani powie, gdzie boli. Mirno, zaprowadź pacjentkę. Co ty tu robisz, kochanie? Co ja tu robię? Przyłapuję cię z kochanką. To jakiś żart, doktorze? Nie próbuj mnie okłamywać. Wiem, że jesteś kochanką mojego męża. Wiem to. Nie chcę o nim słyszeć, ojcze. Muszę powiedzieć coś ważnego. Wysłuchaj mnie. Powiedziałam, że nie. Nie pozwolę, by znów zburzył mój spokój. Nie wytrzymam tego bólu, ojcze. Ojczulku. Maria de Jesús. Ay, padrecito. Siempre creí que el sol solamente salía. Zawsze sądziłem, że słońce wschodzi o poranku, ale się myliłem. Ay, Juanito, jak się masz, przyjacielu? Nauczę cię, jak być ogrodnikiem, żebyś za pomocą kwiatów mógł zdobywać dziewczyny. Lo sabía, wiedziałam. Lo sabía.
Nie myliłam się. Czułam, że lubisz dzieci. To też nas łączy. Naprawdę? Nie patrz tak surowo. Włóż w to nieco uczucia. A ty, Martirio, lubisz dzieci? Nie wszystkie kobiety obdarzone są instynktem macierzyńskim. To mnie pytał. Przepraszam, palnęłam gafę. A kwiaty lubisz, Martirio? Nie, jest alergiczką. Co robisz, Martirio, że wyglądasz tak młodo? Dopuszczam innych do głosu. Nigdy więcej tu nie przyjdę. Historię mojej choroby proszę przesłać koledze, który będzie zachowywał się profesjonalnie. Czyś ty zwariowała? Jak mogłaś? Nie udawaj. Wiem, że zdradzasz mnie nie tylko z Elsą, ale i z innymi kobietami. Nie widziałaś, że ją badałem? I że była z nami pielęgniarka? To rutynowa procedura. Popełniłaś niewybaczalny błąd. Dość tego. Choć Juan Miguel zajmuje się teraz chirurgią oka, poproszę go, by cię zbadał, bo masz kłopoty z głową. Nie jestem wariatką. Dobrze się kryłeś, ale zdobędę dowody i zobaczymy, czy dalej będziesz się wszystkiego wypierał. Zamierzałam do ciebie wpaść, kochanie. Coś się stało? Odwiedził mnie dziś Juan Miguel San Roman. Też zrobiłem taką minę na jego widok. Nie dziwi mnie to, że przyszedł, ale to, że mówisz o nim takim tonem. Co chcesz mi powiedzieć? Źle robisz. Słucham? Nienawiść cię niszczy. Rujnuje ci życie. Mam nadzieję, że przez to nie sprowadzisz na nas jakiegoś nieszczęścia. Nie rozumiem, o czym mówisz, ale nie wyjaśniaj mi. Czy nikt nie rozumie, że moim obowiązkiem jest chronić rodzinę? Przez swój gniew narobiłeś już dość złego. Maria de Jesus straciła wolę życia i nie chce nawet jeść. To znak od Boga, byś wyrzekł się pychy. Naucz się pokory. Proszę cię, przestań. Przestań. Możesz nie chcieć, ale musimy wezwać rodziców. Nie. Już się lepiej czuję, widzisz? Nic im nie mów. Bardzo pani dziękuję. Teraz ja się nią zajmę. To ja jestem odpowiedzialna za Mariciui. Tak myślisz? Kto zawołał tę wścibską dziewczynę? Nawet dźwig mnie stąd nie ruszy. Czemu jesteś taki pamiętliwy? Boję się tego. Dość mam nienawiści i zawziętości. Powinieneś był z pokorą przyjąć pomoc Juana Miguela. Nie mogę i nie chcę. To ja decyduję, z kim mam rozmawiać. A San Roman nie jest mile widziany ani w moim domu, ani w pobliżu mojej córki.